Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferdus, a to jest kolejny odcinek z areny, właśnie z Hearthstone'a. Wybaczcie, że nie dograłem tej poprzedniej areny druidem. Usunąłem ten plik, który nagrałem, nie chciało mi się szczerze dogrywać do tego głosu, a musiałem. Bardzo mi się chciało grać areny, a nie mogłem, bo po prostu, tak, był u mnie kolega, nie za bardzo miałem czas nagrywać. A bardzo chciałem grać areny, więc po prostu. Bardzo chciałem nagrywać, więc po prostu dograłem to sam. Wynik chyba 5 coś, 5-3, 6-3, coś ten deseń. A tam nic specjalnego. Aha, dobra, kupimy sobie już arenkę. Zobaczymy, co dostaliśmy. Chciałbym jakąś klasę. Kapłana dawno nie było. Te dwie były. Przynajmniej na kanale na YouTube, ale mamy zadania na Łotra albo Elwika. No tak średnio. Chciałbym na kapłana zadanie, ale cóż. Chciałem wam jeszcze coś pokazać, zanim przejdziemy. Ja się ten czas zastanawiam, czy Łotr, czy kapłan. Zobaczcie, to mój fryz, włosy do tyłu. Dobra, mniejsza. Poczekajcie. Aha, już wiem, co wam chciałem pokazać. Patrzcie się, co mi się trafiło. Dwie złote karty, dwie złote fruwające maszyny, a potem dwie piechoty Gnomoryganu złote. I wszystkie, obie te karty mają staty 1 na 4 i obie trafiły mi się złote, po dwie sztuki. Wytłumaczcie mi to, a inne jakieś karty nie trafiają się zbyt często, nie wiem, o co chodzi, ale już mam komplet, więc dosyć śmiesznie. Dobra, zagramy kapłanem, bo dawno go nie było. Wytłumaczcie mi to, jak Illuminati Confirm. Ta karta jest fajna. Pokażę wam jej zastosowanie, jeśli będziecie chcieli, bo nagram właśnie odcinek stali, taki, którą wymyśliłem. Za niedługo się pojawi prawdopodobnie. Nauczycielka jest fajna u Prista, bo Prist ma tam parę fajnych zaklęć i plugastwo jest takie same. Wezmę sobie nauczycielkę, bez ok. Mind Control 1 zawsze spoko, Murloc. Te wszystkie stronnicy, co tutaj powstaną, ten ma 1 HP, jego, że tak powiem, kamrat też ma 1 HP. Jego kamrat, więc szybko giną, łatwo giną, ale czasami jest dobry. Mind Control 1 zawsze spokój, zagubiony biegus, który jest bardziej ofensywny niż defensywny. Wolałbym Yeti, bo Yeti zabija, na przykład może zabić drugoturowego dropa i trzecioturowego dropa, nie? Czyli dwie karty za jeden, a to może zabić na przykład stronnik 3-2 i pingnięcie od maga, nie? Więc weźmiemy sobie Mind Control 1, zawsze spokojnie, ja dobrze się trafię. Kałużniak jest fajny, wybuchowca myślę, że nie. I krasnolud jest ok. Jeszcze sobie wezmę krasnoluda, bo często się mi przydaje. Głodny smok jest fajny, skaratny krzyżowiec jest fajny. Tym bardziej, że mamy krasnoluda. Podbufujemy, ona będzie miała 5 ataku, zabije coś za... Na przykład, patrzcie się, trzecia tura to. On ma czwartą, zagrywa Yeti, my zagrywamy krasnoluda na nią. I ona zabija Yeti i jeszcze żyje. Na przykład. Trendowaty gnom jest też fajny do podpufowania, ale ma 1 HP, więc nie za bardzo. Głodny smog jest fajny, ale musimy mieć early, żeby tego tutaj stronnika o jednym koszcie, o koszcie 1, musimy go zabić, więc musimy mieć jakieś early, więc sobie weźmiemy szkarłatnego, myślę, że jest całkiem dobry. Do ustawiania na razie nie mamy jak go skombić tylko z tym, to jest słabe, ale jest ok, ale on mi siedział na ręce zazwyczaj, to takie mech. Więc myślę, że Murloka sobie bierzemy, bo Ognisty Ogar ma 5 HP. Stronnika za 7 many zabija stronnik za 5 many. Czasem nawet za 4. I za 3 też. Czasami. Więc daj się spokój. Myślę, że Murlok. Mind Control 2 chyba nie. Wilczy jeździec, znaczy w sumie jest ok. Wilczy jeździec jest to szarża, zawsze tam jakiś removal powiedzmy. Karta za kartę zazwyczaj. A Trog. Jest sam w sobie dobry. Wezmę jeden Mind Control, już więcej na pewno nie będę brał. Słowo Mocy Tarcza jest super, bo dobiera karty i ratuje nam jakichś stronników, na przykład Murloka nam może uratować. Święty Cios jest podobnej wartości, ale wolę to. Władca Areny jest ofensywnym tauntem, ofensywnym prowokatorem, więc jest słaby. Wolałbym, żeby był 5 na 6, a w ogóle za 6 many powinien być 6 na 6 albo 6 na 7. Tylko, że to było nie fair dla ogra, ale dobra. Weźmiemy sobie słowo mocy i tak, i tak. Chyba krąg. Bo piechur jest słabym. Chyba, że paladyn, który zagrywa cały czas 1-1.
Wulkaniczny Furiat ginie od zazwyczaj od właśnie pignięcia maga, bo magów jest dużo na arenie. Więc to chyba czas, jak wybiorę kogo zdrowień. Fajnie, jakbyśmy dostali do Blade Mastera. Gubliński Saper jest taki sobie, sędziwy mag jest taki sobie, a dowódca Argentus jest zawsze spoko. No, zabija jakieś kreatury, jeszcze żyje. Zawsze spoko. Jutrzenka, nie mamy sekretów, to nie jest klasa sekretów, ale zatrzymany 2 na 4 to jest taki saper zazwyczaj. Smocze jajo nie mamy, mamy tylko to, jak to uruchomić. Coś jeszcze, mamy tylko to. Chyba, że spare part jakiś od przeciwnika, na przykład jakby miał jedzie. Wskrzeszenie. No takie średnie na ten moment, ale chyba najlepsze z tego wyboru. Nie próbowałem jeszcze wskrzeszenia, także to będzie dosyć ciekawe. Tańczące miecze, gdyby nie agonia, byłyby super. Ostrze nocy jest spoko i technik jest spoko. Nie mamy smoków, więc te karty ciężko będzie mi to wybrać, ale chyba wezmę ostrze nocy. Bo nie mamy tutaj takich. Fajnie nam piątkę wypełnia, fajna ma na krew na razie. Murloka drugiego już nie chcę, bo to jest dosyć słabe. Mechów nie mamy, ogr mięśniak jest całkiem fajny. Co te murloki? Czy ktoś liczy od początku, ile murloków dostaliśmy? Nie mamy za drogiej tarli, w sensie za drogich stronników, więc możemy zbira wziąć. To już mówiłem. A jak nie mamy jakiejś drogiej deku, to to jest całkiem dobre. To zazwyczaj ginie w tej piątej turze, czy w szóstej. Fruwająca maszyna nie, bo ma za mało ataku i HP-ków ma dość. Jako czy jest mechem, ale to takie mech. Sierżant jest fajny. Sierżant jest... pozdrawiam. Sierżant jest fajny. Moglibyśmy ewentualnie podbuffować tego tokena 1-1. A mechanicznie jest całkiem dobry, bo daje spare parta. Przeciwnikowi też, ale... myślę, że czwartoturowy drop bardzo fajny. To jest ok, ale najlepsze są z tych wyborów to i to. Ożarzało go szatkownik. Ile mamy szóstek? Jedną. A czwórek? Raz, dwa, trzy. Krasnoluda zazwyczaj też się da, też powiedziałbym, jak go zagrywam, jak nie mam co zagrać, to też go zagrywam na pusty stół. Zazwyczaj. To jest bardzo dobre, ratuje nam stronników, więc wziąłbym to. Szóstek też nam brakuje. Kolejny mind control nie. Piątka bardzo dobra lub taka piątka? No talia już się robi troszeczkę droga, więc myślę, że rycerza. Rakiet pięterka jest słaba, bo ma mało HP. I mało ataku, za 6 many. Fire... ona zazwyczaj ginie, a Fireball zadaje 6 obrażeń za 4 many. Więc to jest taka różnica. Boski duch jest fajny na to... Znaczy, na to niekoniecznie, bo on nam długo przeżywa i nie będziemy mogli zagrać stronników, tylko czary. A na to. No jeszcze na to i na to. Ale tak średnio. Chok wspomagany Max jest, myślę, że bardzo dobry. Ale już tutaj late game'u mamy dosyć. Teraz trzeba dać taki, oh my god. Jakiś draw czy brzegowiec? Ile ich już było? 5? Oh my god. Dobra. Jest gorliwa kapłanka, o, to też bym chciał. Ale to jest dobór, nie mamy doboru za bardzo, więc mamy jeden chyba tylko. Także bierzemy ją. Nic nie trwa, nie za bardzo, sensitive mag. Za bardzo i protektorka jest zawsze spoko. Champion jest dobry, ale mamy za ten, myślę, że cała moc tarcza, bo mam już late game trochę. Dobra, kapłanka to jest losowe, możemy też czasem zobaczyć, co ma przeciwnik w ręku, to się czasami przydaje, bo no, to nie jest aż takie złe, ale wolę takie coś. No, trzeci mind control nie. To jest dobre, to jest ok, to jest słabe. Ja wezmę sobie rycerza, late game. Trójek nam brakuje, ale trójek dobór, wezmę sobie dobór kart. Mroczny Kultista jest fenomenalny, to jest fajne, ale to jest fenomenalne. Argus jest fenomenalny, oh my god, chyba to wezmę ponad Argusa. No to dodaję, że to jest taki, go się zazwyczaj powinno zagrywać wtedy, kiedy w late game'ie. Czyli to jest taki dowódca Argentu bez boskiej tarczy. Czasami się przydaje, ale Argus jest lepszy od tego, ale to chyba jest najlepsze. Kurczę, szkoda. Poszukiwacz przykód pod tą kartę często grają i to jest błędne, bo
Zazwyczaj się przegrywa, gdy się pod tą kartę gra. To jest finisher zazwyczaj. Bardzo fajny, zresztą nowicjuszka potrafi po prostu przeszkadzać. Ale myślę, że finisher się przyda. Szóstka, luka z szóstkami wypełniona. Myślę. Naukowiec szalony. Nie za bardzo gorliwa kapłanka, jeszcze jedna. Myślę, że całkiem spoko to jest dobór kart. Postępka, ile tych warlocków? No, myślę, że pługastwo, no. Okej. Okay. Talia jest okropnie słaba. Okropnie słaba. Myślę, że 3 wygrane max. Myślę, że 3 wygrane max. Maksymalnie. Dobra, znaleźliśmy tego przeciwnika. Ja mam prawdopodobnie będę wycinał te szukania. Takie rzeczy jak na przykład przeciwnik długo myśli, będę wam po prostu to wycinał, żeby wam się fajnie oglądało. Dobra, to jest spoko. To jest słabe. Nie wiem, światłość zapewni nam zwycięstwo. Dobra, dwójka jest spoko. Jeszcze jakbyśmy dostali drugiego Murloka. To jest okej. Okay, bo to podbufuje na jednego z Murloków. No okej. Okay. No zagrywamy to. Strasznie wszystko podobne na swipe'a w tym momencie. Albo w sumie można zagrać tak. Następna tura to i... chcieli. Dobra, może zeskipować turę i pingnąć to i dobić tym. Albo jakiś moonfire, nie wiem. To za 0 co zadaje 1 damage'u. Prawdopodobnie się skróci, ale fajnie, bo mi tura na to zejdzie. Ej, i tyle? Bardzo miło. Zagramy Murloka. Jeśli ma swipe'a, to mamy przegrane, bo on sobie tu rzuci swipe'a. Jeśli nie ma swipe'a, to Hero Power użyje jej w to i coś wystawi. My mamy do podbufowania 1-1. Prawdopodobnie, więc... O, jest, nie ma swipe'a, jest dobrze. Do podbufowania tego 1-1, coś zabije, to ma 3 życia na przykład. To jest bardzo dobre. O, jest, nie ma. No to sobie wygramy po prostu go. I ty to nazywasz bronią? No tego zagrania nie jest za dobra. Na ten moment. Dobra, mamy coś takiego. Zobaczymy co mu wystawi. Chyba w każdej turze na razie użył Hero Power. Nie, oprócz drugiej. Zagrał go, potem Hero Power, potem też. To jest tempo swinger. Mogło być coś lepszego z tego. Znaczy, czemu on tego najpierw nie zrobił? Tego dosłownie tego źle, nie? Okej, mam takie. Myślę, że zrobimy tak i krok. Myślę, że zagramy tak i krok. Bo krok nie przyda mi się. Gotów, panie! A to jest slajd. Krok mi się w ogóle by przyda. Znaczy, w sumie zależy, ale myślę, że patrząc na moją rękę, to możemy ocalić tego krasnoluda, to czemu? Okej. Okay. Mamy jakichś taunt giverów na ręce. Mamy całkiem sympatyczną sytuację, powiedziałbym. Pazur. Z bardzo fajnym czarem na... Wow! Taki bajk. W dwóch kartach. Krasnolud. Bardzo spoko. Widzicie, co teraz by mi dał pilot? Miałem do wyboru właśnie Sarkozyka na 4x7, znaczy co daje nam losowego stronnika, gdy umiera. Znaczy za 2 many oczywiście. Co by mi on mi dał w tej turze? Oczywiście mógłbym go zagrać i dać na przykład taunta, ale to było lepsze. Giermek, do mnie! Dobra, to ja sobie dostam taunta tutaj chyba. Nie to? To jest okej, dobra. To może najpierw się przyda. Tak. Gotowe. Tarcia w górę! Leci. Ma w ogóle tę piracką cardback, reverse card. Bardzo fajnie. Moonfire, nie Moonfire. Tak, nie, co?
Starfall, nie. Coś takiego chyba. Okej, okay, no jest. To dwie karty za jedną, tak jakby. Takie coś czy takie coś? Nie no, myślę, że takie. To może być tak bez problemu. Chyba sobie jaja robi! Zajmę się tym. Skoro nalega. Kto nam przeżyje, nie będzie żadnego counta, to wygraliśmy prawdopodobnie. I heala oczywiście. No i nie użyję healpower. Ale no. Wykryto magię! Ja zrobię tak. Tak, tak, nie, niestety nie. No i co to jeszcze? Zabijasz mi tego typu. Robisz tak. Na północną granicę! To jeszcze mamy. Więc jest okej. Okay. To też jak on zagra jakiegoś stronnika właśnie z trzema atakami, to mogą mu w twarz i... Poddaję. Ale wgrajcie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że całkiem fajnie. Zobaczymy kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że coraz lepszy będzie wynik. Talia słaba, ale... No, dużo strasznie stronników tej talii jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć wam, na razie. Pa, pa.